1 stycznia 2018 roku weszły te procedury i możemy jak gdyby tutaj właśnie zadziałać na rzecz pochówku tych dzieci, a było to przecież dużo wcześniej, czasami rodzice tracili dzieci, to mają to miejsce, gdzie mogą w każdej chwili przyjść i pomyśleć, pomodlić się nad tymi dziećmi. W sobotę o godzinie 12 odbędzie się msza święta za wszystkich rodziców po stracie, których dziecko odeszło w wyniku poronienia, przedwczesnego porodu, aborcji, ale także za te starsze, które zmarły w wyniku choroby czy wypadku. Następnie na cmentarzu parafialnym odbędzie się ceremonia, w trakcie której prochy dzieci zostaną złożone w powstającym grobowcu. Organizatorzy zawiązali również Komitet Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych, przeznaczonego dla wszystkich rodziców, którzy nie mogli pożegnać swojego dziecka.